Wszystkim. Z tej strony Katie, wracamy do naszego zielonego misia. <śmum> Mam nadzieję, że w końcu kiedyś jej przejdzie. W teorii mogłabym spróbować pograć do jej urodzin, ponieważ ona ma urodziny za 4 simowe dni, do nastolatki. E, tylko, że po drodze mamy święto zbiorów, więc raczej nie dam rady upchnąć aż tyle w jednym odcinku, więc e, nie wiem, co się będzie dzisiaj działo. Na pewno będzie święto zbiorów, ale to nie jest jakoś super ciekawe, więc nie wiem. Zobaczymy, co nam brzydko przyniesie. Nowa dynamika rodziny! Tak! Absolutnie cały czas będzie mi teraz wysk wyskakiwać to wszystko. Kawalarze! Ale pocisk Judy i Ali cały czas się rozświeszają. Yy, gdy ta dwójka znajdzie się w jednym pomieszczeniu, od razu robi się zabawnie. Członkowie rodziny o dynamice kawalarzy. <laughs> Jest jakie głupie słowo. Znaczy w się sensie, nie wiem, myślę, że mogli tylko sensownie przetłumaczyć, ale okej. Okay. Um. Częściej wykonują zabawne i złośliwe interakcje, a gdy spędzają ze sobą czas, są wyjątkowo rozbawieni. Czy sądzisz, że Judy i Ali mają dynamikę rodziny kawalarzy? W sumie to no może, że z niej jest taki śmieszek trochę, a z Ali'ego jest taki troszkę złośnik, i jest złośliwy, bo musi być do pracy, a dla żony nie może być, więc jest dla dzieci. Okej, okay. dobra, czemu nie? Słodko. Jesteś chora? O, granie w gry wideo i się robi. Ok. E, mogłabyś wziąć lekarstwo, bo chyba masz gorączkę. A e, nie możesz z tego korzystać? Ale dziwne, wcześniej mogli. Ok. Może nie jest chora. O, nowa cecha osobowości! Co dlaczego nie? Linda jest ostatnio bardzo śmiała i pewna siebie. Może wszystko. Zaakceptować zmianę śmiała? Linda? Nie, absolutnie bym nie powiedziała, że ona jest śmiała. Że ta praca spowodowała, że ona taka śmiała jest? No nie wiem. Nie, 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 nie wydaje mi się, chyba nie. Ale dostała ten. Boże. Awans. Wow, ale mi słowa ostatnio uciekają. Dostała awans na ufologa. Który, który to już jest poziom? Linda odrzuca odkrytą wskutek y, samo poznania cechy osobowości. Po prostu nie pasowała jej ona w tym momencie. Trudno, być może w przyszłości uda się jej odkryć nową. Młodzi dorośli, dorośli i seniorzy mogą posiadać do trzech cech osobowości? Odkrytek wskutek samopoznania? Można dostać trzy nowe cechy? Strasznie dużo, ja nie że aż tyle. Okej. Okay. Nie no, śmiała do Lindy zupełnie mi nie pasuje. Ale jest brudna, Idź się umyć. No, śmierdzisz. Szósty poziom dopiero. Ale jak to naukowiec? A to ona nie jest ufologiem teraz? Chyba że ona jest na szóstym poziomie naukowca. A zi. I ten szósty poziom. Okej, okay, nieważne. Wy też naprawdę? Sami kawalarze w tej rodzinie. Czy mi do nich pasuje taka dynamika? W sumie to nie jestem do końca pewna. Ale na razie niech mają taką dynamikę, to pewnie później da się zmienić, nie? Pewnie tak. Dobra, no co w takim razie wychodzi, że z Judy to taki żartownieś mocny. Okej, okay. czy mi to pasuje do tego, że ją potencjalnie w przyszłości było Izabelą? Średnio, ale no dobra Eureka, o Aha, okej, okay, kąpię się To dobrze, jeszcze jedna Eureka i kolejny awans będzie, nie? W ogóle tam też sugerowaliście, żeby iść nią do pracy e, Się zastanawiam, czy ona wtedy będzie miała okazję szybciej dostać awans Byłoby super Więc może faktycznie pójdziemy nią do pracy może to nie jest taki głupi pomysł. Wypalona? Linda czuje się wypalona. Wypalenie ma zgubny wpływ na ocenę pracy, energię, zabawę i rozwój umiejętności. O Boże! Linda kiedyś sobie z tym poradzi, chociaż może to przyspieszyć, robiąc przerwy i dbając o odprężenie. Jeżeli Linda zbyt długo będzie wypalona, jej stan może się pogorszyć. Jej się. Ach, to wyskoczyło tak, że ja myślałam, że umiera. Boże. E... E... Ona jest bardzo rozbawiona. Jakie wypalenie? Ona co książkę czyta. Ona to wypalenie ma gdzieś tam, daleko. O, wow! Okej! Okay. Wybierz ścieżkę dla Sima Ali Princess. Wydaje mi się, że któryś z tych jest taką super płatną pracą. 43 i 106. No, ej! Wow! I... Ale on tutaj ma w ogóle dużo wolnego, cztery dni w y, ciągu tygodnia. Ha. Chyba ten szef mi bardziej do niego pasuje, że on faktycznie po prostu pnie się w tej drabince y, przestępczej i chce być jak najwyżej. Nie wiem, tak jakoś nie jak będzie to. Cze częściej będzie w domu, ale okej. Okay. Jest teraz mięśniakiem. Okej. Okay. Gnomy! O mój Boże, tak dawnych nie było! Ja w sumie na nie czekałam, bo wiedziałam, że one się w końcu pojawią, bo nie mamy już zwierząt. Ale jej! Cieszę się, że wreszcie je widzę. Mm, więc plan jest taki, że nie pójdę do szkoły melem, tylko pójdę do pracy Lindą, nie? Bo, jakby szkołę już przerobiliśmy, widzieliśmy tam. Nie ma już za wiele, za wiele tak naprawdę nowego do roboty. Pewnie parę razy faktycznie tym mylem przejdę do tej szkoły, ale jakoś nie mam parcia, więc nie chcę idzie sam. W ogóle ja tu bardzo dbam, w sumie cały czas nad nim wiszę i dbam o to, żeby zaspokoić mu wszystkie potrzeby, ponieważ bardzo mu chciała wbić mu jak najszybciej to utrzymywanie harmonii. Chociaż przed chwilą wszedł y, tej y, Jasminie do łazienki. Więc nie wiem, czy tutaj zaraz ta, ten nastrójnik nie wyskoczy e, jako główny, no ale mam nadzieję, że nie, bo fajnie było. Jakby to utrzymywanie harmonii udało się zrobić w miarę szybko. Szkoda, że się nie wyświetla, ile godzin już faktycznie jest w tym utrzymywaniu harmonii. To bym wiedziała, czy jeszcze mam szanse jakieś, czy, czy zepsuło się to w pewnym momencie, jak nie patrzyłam, nie wiem, ale. No fajnie było, bo jak już ogarnę to utrzymywanie harmonii, a przypominam, że nawet Luano mi się to udało zrobić, to potem dopiero będę skupiać się na reszcie tych rzeczy, bo one są już prostsze do ogarnięcia, nie? No, ale ty, yy, moja kochana Lindo, ile ty jeszcze będziesz mieć tego wypalenia? 9 godzin? Strasznie długo. To ty taka smutna i zła jesteś w ogóle? O nie. Wypalenie obniża ocenę pracy i blokuje awans. Ja nie mam czasu na takie rzeczy. Minuta 10 idzie do pracy. A jest wypalona. No nie no, a dla i tak nie dostanie, bo jeszcze nie ma tego. E, eureki. Ale Emil nigdy nie miał czegoś takiego? Ale dziwne. Dobra, to chodź się tutaj e, odprężać na materacu. Ej, o, może jej to przejdzie, zanim pójdzie do pracy. Jeszcze 30 minut, a i to spada szybciej, bo się odpręża. Ej, e, ej, ej. Nie, nie ma opcji. Hmm. O! Jakiś film dla jasminy. Kurde, nie wiem. Dobra, niech dzisiaj. Niech dzisiaj ta Linda jeszcze pójdzie do tej pracy sama, bo ja bym chciała z nią iść do pracy, kiedy ona nie będzie wypalona i to pewnie zaraz przejdzie, nie? Ale dobra, idź sama. Tylko, że jak jutro jest święto, to jutro jest wolne? Tak, to jest dzień z pracy. No to pójdę nią w piątek. Taki jest plan na dzisiaj. W końcu pójdziemy z nią razem do pracy. Dobra. Dasz radę, zostało. O, chociaż może. Mi się trochę spóźni, ale przynajmniej wypalenie jej przejdzie. To mogła mi z nią. Jezu, ale ja nie ogarniam! Ale ja nie ogarniam! Tylko, że i tak nie mamy jeszcze Eureki, więc ona i tak na pewno by nie dostała awansu. Ach. Oh. A, ale patrzcie, wypalenie jej przeszło, tylko teraz jest bardzo. Tak! Już w ciuchach do pracy płynie, oczywiście. Nie, dobra, skupmy się na tym. Jutro zrobimy święto, a w piątek pójdziemy do pracy e, Lindą, w końcu. Dobra, co ta Jasmina ma do zrobienia? E, użyj stanowiska filmowego, by wgrać dowolne nagranie, którym dysponujesz. Użyj drona, by nagrać filmik z okolicy, a następnie go wyślij. Filmik podróżniczy. Ha? Czy to wystarczy, jak ona się po prostu zacznie nagrywać filmiki i się przejdzie po Sulanii to już będzie podróżnicze? Nagraj film z okolicy. Ale, czekaj. Nagraj film z okolicy, ale ona nie idzie z tym dronem. Ten dron sam poleciał. Czy to będzie jego film podróżniczy w momencie, kiedy dron sam nagra okolice? To by było dziwne, ale zobaczymy. No chyba że to się zepsuło i ona powinna iść razem z tym dronem. Nie wiem. Ale Ali ewidentnie tutaj próbuje y, rozkręcić swoją karierę muzyczną. Jak nie gra na pianie, to gra na skrzypcach. Okej. Okay. I zawsze sam z siebie. Opowieści podróżnicze. Okej, okay. to chyba się zepsuło, ale spoko. Proszę bardzo, opowieści podróżnicze prosto z Sulani. Okej. Okay. Czekaj, czekaj, nie odbijaj tą piłką. Jeszcze sobie tutaj coś rozwalisz. Tak przy sprzęcie piłkę kopać. Matko, masakra. E, czy ten dron tu wróci? Gdzie jest ten dron w ogóle? A tu jest! Okej! Okay. O nie, jest zły! No kurde. A wpadł ci to chociaż? O nie, czyli trzeba zaczynać od nowa. Jakie głupie, bo go szkoła wkurzyła. A ja się tak starałam, gościu! Znaczy, jak możesz, no... Ale jest chora, głowa ją boli. Czy ty naprawdę nie możesz wziąć tego lekarstwa? Możesz, o dobra. Czyli wcześniej chyba nie mogła, bo nie była chora jeszcze tak oficjalnie. Okej. Okay. No i już nie jest zły. Zawiodłeś mnie, naprawdę. I co zjedz? A to jest w ogóle dziewczyna... Gravel y, ze szkoły koleżanka naszej pszczółki. To dobrze, bo ona jeszcze się musi z dzieci zaprzyjaźnić do tego do aspiracji. Okej, okay, film ogarnięty, możemy go wysłać. Bardzo fajny filmik podróżniczy z Sulani. Nie narzekam. Jasmine se stała i kopała piłę, a, a dron se sam nagrywał otoczenie. Spoko sprawa. Nie rozumiem, że to po prostu są takie timelapsje jakieś ładne z Sulani i tyle. Taki filmik. No dobra, spoko. Twoje nagranie jest w punkt. Super, fajnie. Ale wkurzyło ją to strasznie z jakiegoś powodu. No dobra. A, w ogóle jak uroczo wszyscy razem przy jednym stole. Tylko bez lindy, bo jest w pracy. Tylko ty byś mogła siedzieć przy stole. Nie musiałaś siedzieć po turecku obok taty na podłodze, ale okej. Okay. O, jak pięknie, kąpiel z lawendową pianką. Bo kurde, to jest trochę trudne, że trzeba szukać odprężenia przez masaż, kąpiel z dodatkami lub korzystanie z sauny. W momencie kiedy w zasadzie to ja tylko kąpiel z dodatkami mam w tym momencie możliwą i dostępną, nie? Czy mogłoby mieć gdzieś jakiś sauny czy na jakiś masaż, ale eee, nie ma czasu! To trzeba ogarniać tyle osób w rodzinie, że pff! interakcje interakcje teraz ma robić, ojeju, to już trollowanie na forach nie wystarczy. Judy przechodzi pewien etap, stała się strasznie przylepna i lubi być jak najbliżej swojego ulubionego opiekuna. Okej, okay. kto jest twoim ulubionym opiekunem? Chyba Ali, co? O, i teraz nagle kawalarze znowu. Czemu sami. co tak zabawnie teraz w tym domu się zrobiło? Znaczy, ja nie narzekam, ale przed chwilą miały tutaj jakieś konflikty. Eee, nie, to jakoś. czemu sami kawalarze? Jakoś nie widzę między nimi jakichś super kawalarzy. Może ja muszę coś sama ustawić, żeby mi gra głupich rzeczy nie proponowała. To jest nudne! Trzeci raz to samo, w tym samym odcinku. Ech. Okej, okay, ale już mamy 12 przełomów naukowych do awansu, więc możesz sobie troszeczkę odpocząć, tylko najpierw zjedz. Czy święto zbiorów to jest to święto, gdzie się pojawiają gnomy? Eee... tak, gnomy. Jezu, ja nie lubię gnomów. Czyli znaczy, gnomy, z tego co pamiętam, lubią nas, ale to nie znaczy, że ja lubię je. O nie! Co się cieszysz? No? No nie wiem. Widzę, że zaczynają nas tak wzajemności nie lubić. Okej, okay, czyli jeden nas lubi... Ten nas nie lubi, może nam się to uda jeszcze naprawić. Jeszcze tego trzeba obdarować. Ok, bardzo się cieszę, że mnie pan lubi. To pan się przesunie, bo my tutaj gotować chcemy. Ha! Ona może iść do pracy? W sensie mogę ją zmusić, żeby poszła? To by było ciekawe, bo wtedy byłaby opcja, że ona dostanie szybciej awans. E, idź do pracy. Ja wiem, że jest święto, ale... kurde... Awancik by się przydał, nie? Poza tym, że powinnaś chodzić do pracy skupiona, a nie bardzo rozbawiona, ale... No i poszła. Ale fajnie. No dobra. Trochę to okrutne. Że tutaj generalnie wszyscy mają święto, ale ona i tak ma już wszystko na złoto, bo gnomy lubi. Więc... E! Niech niech pracuje. Zawołaj na wystawny posiłek. Zjedzą sobie wszyscy razem po Zolidów. <grym>, ale jestem okrutna. I zaraz mamy święto, a do nas sprzątać przyszedł? Nam posprzątać? No tak. No, sprząta. Okej, okay, ciekawe. No i fajnie było, Melem, próbować naprawić złe relacje, żeby on sobie rozstrzyganie konfliktów yy, robił. Bo mu się to później przydaje, jak będzie miał tam, yy, no, naprawić relację wrogą, nie? Zdecydowanie już możemy zacząć. W teorii Meli jeszcze nie jest oficjalnie Pocahontas. Ale, no, jakby, wiecie. Jest to prawie pewne, nie? Więc, yy, no, yy, niech tutaj sobie by naprawi relacje z Molly. O! Gnom nam wybaczył! O fajnie, dobra. Czyli już mnie wszystkie gnomy lubią. Fajnie, to święto z głowy. <laughs> Ładnie śpiewa. Kurde, w momencie kiedy gnomy już mnie uwielbiają, to co ja mogę zrobić, żeby jemu się gnomy zaliczyły? Chyba już nie mogę nic. No dobra, no to w takim razie dzięczyny nastój trzeba mu zrobić, bo on jako jedyny jeszcze nie ma udanego święta. A gdzie mam to teraz znaleźć? Tak mi to podzielili, że skąd ja mam wiedzieć? W czułości, okej? Okay. O! Okej, okay. i on dalej nie ma super udanego święta? Ej, to ja zepsułam, bo on jako jedyny tam gnomów nie ogarnął. I teraz już jakby za późno. O nie! A wszyscy mają święto na złoto? Nawet Linda, która siedzi w pracy i która znowu jest oszołomiona. Aspirację mam spełnioną u Judy, okej. Okay. Wszyscy, a on nie ma. I już zginęła, mi nic nie zrobię. No Dobra, trudno, no. Będzie mieć ten. Że święto dobiegło końca, pewnie, nie? No, okej. Okay. Przynajmniej nie będzie, że jej nie było udane. Ej, ale coś kupiło przez to, że ona ma tą mgłę mózgową. A nie, dobra. Myślałam, że jej nie rośnie osy na pracę, a rośnie jej. To, to dobrze. No, a nasionka z tego święta może zbierać Judy. Pasuje. Taka botaniczka nam tu rośnie w rodzinie. Słodka. To w sumie pszczółka mogłaby zaprosić jakieś dziecko ze szkoły. W sensie jakiegoś kolegę ze szkoły mogłaby zaprosić, żeby się z nim zaprzyjaźnić, tylko że ty nie masz kolegów. Jak to jest możliwe? Przecież ty miałaś na pewno jakiś Ja Nie masz żadnych znajomych ze szkoły, naprawdę? N nikogo? Tylko tego? Ale to... Ojej! Oj, to kiepsko! O, ale ten zna yy, kogoś, kto jest dzieckiem, więc możesz zaprosić. Jaka współpraca rodzeństwa? Ten zaprosił, żeby ta się mogła zaprzyjaźnić. Fajnie. Wyraźnie dziękczynienie, że przyszła. Yy, tak, zdecydowanie. A to nie ty. Wszczuka. No, Amel bardzo idzie w sprawność fizyczną, z tego co widzę, więc okej. Okay. Ona już tysiąc dziennie zarabia? Ej, to nieźle. Okej. Okay. Drugi przyjaciel zdobyty, jeszcze tylko jeden. Tylko, że my nie znamy innych dzieci w ogóle. <try> Trochę problematyczne. Ja byłam przekonana, że one znają jakieś dzieciaki. No, a widzę, że Ali to już wszedł w taki wiek, że on co chwilę sobie tutaj jakieś drineczki robi sam z siebie. W ogóle Ali to jest bardzo ciekawa postać, która bardzo dużo rzeczy. Robi tak sama z siebie, że ja w ogóle nie patrzę na niego nawet, po czym nagle zauważam, że on gra na skrzypca, gra na pienię, robi drinki. Mało kto w tej rodzinie jest tak bardzo. Mm, e, jak to się nazywa? Autonomiczny? W sensie, że robi sam z siebie rzeczy, i to takie, o które bym go nie podejrzewała, nie więc? Ciekawy jest, naprawdę. Jasmino. Co ty robisz koło tego śmierdzącego krzaka? No, no, ja, ja wiem. Ja, 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 cię, ja, cię, podejrzewam, co tu się właśnie wydarzyło w tej chwili. Ty nie rób kim miny. Macie dwie bardzo fajne łazienki w domu. Dlaczego? Eee, w pojedynkę. Tak, Mel znowu sam idzie do szkoły. Bez mojej opieki. Nie wiem, jak sobie tam poradzi, ale muszę mu zaufać. Tak, dobra. Idziemy razem z Lindą do pracy. Stało się. Nie, codzienne eksperymenty. Dobra, witaj w laboratoriach Futuro Sim. Będziesz mieć pełne ręce roboty przy prowadzeniu ważnych eksperymentów, badaniu nowych technologii, a może nawet nawiążemy kontakt z obcą formą życia. Mam nadzieję. Twoja praca polega na wykorzystywaniu potężnego sprzętu naukowego dla dobra ludzkości jest jak to pięknie brzmi mamy taką nadzieję a cóż, witaj <laughs> okej, okay, dobrze co my mamy do zrobienia analizuj metal przeglądaj sieć za pomocą komputera i przygotuj specyfik różane perfumy perfumy tu robicie? okej, okay. <laughs> dobra co masz? przeglądać sieć? Tak po prostu? Serio i praca polega na przeglądaniu sieci? A w ogóle ile tu jest y, fancy naukowców w szlafrokach? Znaczy, w szlafrokach... W kitlach! Lol Szlafroczki, dokładnie Okej okay. Rozmawiaj o kosmitach Dobra, skoro już do nas przyszedł, to y, przywitaj się z nim Dziwne, że go nie znasz, skoro pracujecie razem już od dość dawna i rozmawiaj o kosmitach. Ja muszę przyznać autentycznie, że mnie to. Nie pasuje mi to. Fajnie, że to jest podzielone, ale dla mnie te rzeczy są absolutnie nieintuicyjne. I teraz, jak oni mają rozmawiać o kosmitach, kompletnie nie wiem, gdzie ja mam tego szukać. Teoretyzuj na temat kosmitów, to będzie to? Może? Okej, okay, zaliczyło się. Czytaj książkę? Fajną masz to ro tą robotę, naprawdę. Dobra. Analizuj metal. Gdzie to się robi? To chyba dostaliśmy przed chwilą, więc może to. Yy, odnaleziony nowy metal. Okej, okay, dobra. Użyj mikroskopu do badań. To jest mikroskop, prawda? Użyj. Dobra. Fajna robota, podoba mi się. Ej, bez to wygląda jak takie bardzo szemrane miejsce, że jakby. Jakbyśmy tu robili złe rzeczy, ale wmawiają nam, że robimy dobre rzeczy, ale tak naprawdę to robimy złe rzeczy, tylko nie chcą nam się przyznać do tego, nie? Potrzebujemy róży, żeby robić różane perfumy. Nie mam róży. Skąd mam ją wziąć? Mogę tutaj? No możesz spróbować podlać tą różę, chociaż obawiam się, że ona nam tutaj nie da plonów za szybko. Ale możemy też analizować kryształ. Możemy zebrać próbkę mikroskopową, ale przypuszczam, że to nie będzie to. Bo ja potrzebuję takiej róży-róży faktycznie, żeby zrobić tą różaną perfumę. No, trochę problematyczne. Miło, że gra przewiduje, że tutaj są te kwiatki, no tylko, że jakby nie są zakwitnięte. Co, znowu się czujesz wypalona? Boże dziewczyny, no proszę nie. Majsterkuj yy, z komputerem? Okej, okay, tylko, że komputery są zajęte. Ale możesz sobie poczytać książkę. Czytaj coś. A ty masz przeczytać całą książkę? A nie, dobra. Już się wystraszyłam. Wypij lub oddaj nieprzetestowany specyfik. Tak. Eee, Okej. Okay. To jest poprawa oceny, wyniki sprawdzianu. Poniżej przeciętnej przeszedł z szóstkowym uczniem. Chociaż on się nie przygotowywał do sprawdzianu. Moja wina. Dobra, nieważne. Eee, Kogoś musimy napaszerować. Ja bym tego się z którym rozmawiałam wcześniej, tutaj próbowała. Tylko, że gdzie on jest? Ale macie fajną miejscówkę. Tu w ogóle takie, takie pomieszczenie socjalne, siłownia. Fajnie macie. Dużeś polazł? Nie, to tam za tobą nie będę szła. Nie mam na to czasu. Trudno, to damy nasz wspaniały specyfik komuś innemu. W ogóle jesteśmy w pracy, nie? Wszyscy Simowie siedzą sobie na kompach. Jestem prawie pewna, że oni zagrają, nie? Dobra, daj tutaj. Przywitaj się. O nie, znowu jest wypalona. Nie, ja potrzebuję awans! Czemu ty jesteś wypalona? Bo ja nic nie zrobiłam z tą burzą, nie? Ale ja nie mam na to czasu. Lindo, czy na to są jakieś te. jakieś specyfiki. Znajdujecie, to nie. <grym> Ale ja nie mam czasu, żebyś ty. E, miało wypalenie. Usoba negatywny na nastrojniki, czy jak wypije to, to i to przejdzie? To było fajne. Przydałoby mi się bardzo, naprawdę. Będziemy ją tym faszerować, aż kurde nie zdobędzie dziesiątego poziomu kariery, nie? Jeśli zadziała. No, Pito! O, przyszedł do mnie. No, się ma. To od razu mogę Tobie dać specyfik do wypicia. Testuj specyfik, proszę bardzo. Nie dziękuję! Jak śmiesz w ogóle? Ty nie narzekaj, wypij to! I jej nie przeszło. No wspaniale. To Jeszcze wypij to. Najwyżej umrzesz. O! Ej, faktycznie uzupełnił jej to gód. No fajnie, tylko że wypalona jest dalej. Najgorzej! Majsterkuj z ekspresem do kawy? Ty... robisz takie rzeczy w pracy? Okej... Okay. Ja nie wiedziałam. Tylko co mi po tym, że ja tu z tobą jestem, jak ty w tym momencie nie możesz podnieść oceny pracy, bo jesteś wypalona? Po raz piąty chyba już, nie? Masakra. Eksperymenty przy laboratorium chemicznym przez godzinę. Mamy tyle czasu? Średnio. No, ale poza tym za bardzo nic innego nie możemy zrobić. Chociaż już w zasadzie jesteśmy tutaj prawie na ostatnim tym. Ale, że to wypalenie dalej... O, oh, masakra. Tu nic nie zrobię. No to dobra, eksperymentuj przy laboratorium. To eksperymentuj, no. Dzień pracy Simki o imieniu Linda skończy się za godzinę. Linda powinna już kończyć to, czym się zajmuje. Każdy dzień pracy można jed, jednokrotnie przedłużyć, klikając zegar wydarzenia. A, okej. Okay. A, czy ja to muszę zrobić wcześniej? O, oh, okej. Okay. Ja myślałam, że to w momencie, kiedy się skończy, to mnie zapyta, czy chce. O nie. Ale nie, no, najgorsze jest to, że ona nie ma to wypalenie i w takim tempie, przy takim podejściu, to ona po prostu nigdy tego awansu nie zdobędzie, nie? Czarno, co widzę, powiem Wam. Strasznie to jest wkurzające, że ona dosłownie to wypalenie jedno i się skończy, i od razu ma kolejne. Rozumiem, że to jest trudna, wymagająca umysłowo praca. Aha. Okej. Okay. Cokolwiek tu się wydarzyło, nie? Dobra, Lindo. Wkurzyłaś mnie. Idź, rób cokolwiek. A ta poznała nowe dziecko w szkole. Super. Wator w ogóle. Super. Super. Zaproś ją tutaj, bo ty masz urodziny jutro. Eee... A fajnie było, żeby się jeszcze aspiracja skończyła. Musisz się zaprzyjaźnić z jednym dzieckiem. To jest wykonalne. Ej, ale podkoczyła jej ocena pracy. No dobra, zawsze coś. Chociaż w tym tempie ja to naprawdę czarny widzę, jak ona jest dopiero na szóstym poziomie. Potrzebujemy dziesiątego, żeby zrobić to. Musimy to ogarnąć, zanim w ogóle Mel będzie stąd uciekać, e, więc mamy na to jakiś tydzień. Znaczy nie no, jakby nie będziemy u nim uciekać, albo Judy, nie wiem, Jezu, wszystko się jeszcze może zmienić, nie, e, więc gdzieś tak za tydzień, znaczy oczywiście tutaj chciałabym, żeby jeszcze poznał kogoś, z kimś chce uciec i tak dalej, więc tutaj na pewno nie działoby się to od razu, ale tak naprawdę no w ciągu tygodnia chciałabym, żeby Linda miała ten dziesiąty poziom kariery. Żeby jeszcze on, zanim będzie chciał stąd uciec, żeby mógł się wybrać na Sixam przez ten portal. To nie jest wykonalne, prawda? <grystanie> Ups. Za późno się za to wzięłam. Jeszcze z tymi wypaleniami, to... Ja nie wiem, czy... na no to chyba nie ma żadnego lekarstwa nawet, na to wypalenie. Tylko trzeba po prostu się odprężać tą yy, Lindą, więc masakra. Masakra. Wczesny kryzys wieku średniego. Dosłownie. Linda czuje się znudzona i pragnie od życia czegoś więcej. Wszystko zeszło na psy. O No totalnie. Kryzys wieku średniego dopadł tą rodzinę. Dobra, ostatnia rzecz do zrobienia. Musimy się tutaj zaprzyjaźnić. Jak się zaprzyjaźnimy, to możemy robić pszczółce urodziny. Ale... Kurde, bądźcie przyjaciółmi. No co ty znowu jesz? Ty, wy mieliście jakieś mięso w domu, Czy nie robiłam nic z mięsem. Nie, bez kitu, ja to... Czarno to widzę. To utrzymywanie harmonii u niego będzie chyba trudniejsze niż u Luany. Co żeś zjadł? Ej, e, nie, nie mam czasu się dzisiaj, dzisiaj od ciebie martwić. Ja tu. Ja tu przyjaźnie zdobywam. E, dostaliśmy cynk, że potrzebna jest nowa influencerka, to coś w sam raz dla ciebie. Jakiś filmik i wysłać go za pośrednictwem stanowiska filmowego. Wszystko jedno, co to będzie. Okej. Okay. Cokolwiek. Jasminko, chodź. Sprawdzimy, jakie są trendy. Nauki kosmiczne, recenzowanie zabawek, malowanie, pewny siebie vlog. Eee, recenzowanie zabawek? Eee, pewnie recenzja zabawek zawsze. Najlepiej. Jej! Udało się! Aspiracja wypełniona. Super, fajnie. Dobra, choć robimy urodziny. Skradziony bankomat?! Ali, jak? Kiedy? Okej... Okay. Hurra, no, nawet twoja nowa koleżanka ci tutaj ten hapoborn zaśpiewa. Super. I zrobić tut. Jej, Ali nie! no i tyle było z tortu będę musiała znowu zrobić nowy Irenka zyskała cechę bonusową obejrzyj wszystkie jej cechy bonusowe na panelu simologii okej okay. wysoka samoocena poczucie pewności siebie okej okay. i to tak samo z siebie po prostu przyszło jakie fajne wiek nastoletni dobrze materialistka okej okay. Dzieci oceanu, adeptka recyklingu, perfekcjonistka. Wiecie co? Ta materialistka to nawet nie jest taki najgorszy pomysł. Niech będzie. E, niech będzie! A e, Czemu nie? Wychowała się w takim bogatym domu, to niech będzie materialistką i e, ten e, z wysoką samooceną. Okej. Okay. Kurde, aż żeby jej dać jakąś nastoletnią aspirację, tylko wtedy musiałabym nią chodzić do szkoły. A nie mam na to czasu. A może z coś popularnego pójdziemy? Ja przypuszczam, że nie będę nią robić tej aspiracji na 100%. Jakbym nią mieszkała całe życie, to może, ale jak będę stąd uciekać, to nie będę mieć na to czasu. A niech będzie przywódczynią stada. Okej. Okay. Fajnie. Ojej, ja. Co ty masz na głowie? Ej, ładniusia wyrosła. Okej. Okay. Nawet ubrana jest nie najgorzej. No, trochę trzeba poprawić. Na pewno dłuższe włosy widać. Ale dobra, chodź do kasa, e, przebierzemy cię i będziemy kończyć ten odcinek. <grytanie> Zdecydowanie. O nie, ona jest taka okrąglutka dość. Jest strasznie głupie, że po urodzinach tego nie widać, tylko jak się wejdzie pierwszy raz do kasa, to dopiero wtedy. Ech. Hmm. Nos ma chyba po Alim. Oczy chyba ma po Alim, ale podbródek pod po mamusi. Okej, okay, nie chciało mi się nad nim jakoś super długo siedzieć, więc nie zrobiłam jej makijażu, w ogóle ma te maxisowe rzęsy, nie mam pojęcia dlaczego i musiałabym wejść w detale skóry czy tam inne rzeczy, żeby jej to zdjąć więc nawet jej jakichś ładnych rzęs nie zrobiłam niestety i ona kurde będzie musiała troszkę zrzucić wagi, bo jakby ja nie mam nic przeciwko naprawdę, ale strasznie mnie to wkurza, że absolutnie wszystkie moje dzieciaki, nie mam pojęcia co ja robię nie tak, zawsze mają ten absolutnie max jeśli chodzi o pasek w ten, jeśli chodzi o grubość i chudość. Ej, wkurza mnie to strasznie. Nie? Więc fajnie by fajnie było, jakby schudła chociaż troszkę. E, no, ale bardzo tak alicjowo ją ubrałam. No, jakoś nie chciało mi się super długo nad tym siedzieć, ale ma białe króliczki. No i to ta, tak ta, ta się prezentuje. Nasza Irenka. Eee, więc, no, może jeszcze kiedyś w następnym odcinku na przykład wejdę i on trochę dopracuję, jeśli chodzi o, o twarz, w sensie, żeby zrobić jej jakiś makijaż, żeby jej te rzęsy poprawić, ale to już nie dziś, bo mi się nie chce. Ostatnio Jasminka, a teraz Irenka skończył odcinek dokładnie tak samo, ale yoga to jest naprawdę super rzecz żeby szybko zrzucić na wadze w Simsach. I w ogóle ten idzie z tyłu. O, jakie święto się zaczęło. Christopher! <laughs> no nic, tak. Bardzo długi mi wyszedł ten odcinek. Ja się szczerze mówiąc nie spodziewałam, że dam radę dobić w tym odcinku do urodzin i ręki. A proszę bardzo, mamy już nastolatkę. Tak więc no, nie przedłużam. Bardzo dziękuję moim przekochanym wspierającym za wspieranie tego kanału. Jesteście super! No i do następnego! Pa!